Z ostatnich badań, które przeprowadziliśmy, wynika, że Polacy danymi w internecie dzielą się średnio chętnie. Tak naprawdę zaledwie 11% zadeklarowało dorosłych Polaków, faktycznie zadeklarowało, że danymi dzielą się chętnie w celach marketingowych i promocyjnych. 19% z kolei oczekuje, że za swoje dane podane w internecie otrzymają darmową usługę. Można się zastanowić, czy to jest dużo, czy to jest mało. Ponad 30% rozumie, że takie dane należy podać w celu identyfikacji, potwierdzenia tożsamości albo weryfikacji transakcji finansowych. Natomiast to jest zupełnie inna grupa, grupa działań. Faktycznie mam wrażenie, że rośnie świadomość tego, że koszty uczestnictwa w cyfrowym świecie muszą być ponoszone. Przez internautów. I ta świadomość jest znacznie wyższa w grupie młodszej, szczególnie wśród milenialsów. Ci ludzie rozumieją, że te swoje dane podają w określonym celu i że tak właśnie funkcjonuje dzisiaj Internet. Z kolei grupa starsza, szczególnie ta powyżej 50 roku życia, jest tutaj bardzo sceptyczna i podchodzi do udzielania informacji o sobie w sposób dużo bardziej, nawet nie tyle odważ, rozważny, co wręcz wstrzemięźliwy. No, to się też koleduje, koleduje jakoś tam z wykształceniem. Osoby bardziej wykształcone mają świadomość tego, jak te dane mogą być dalej wykorzystywane. W związku z tym nie są aż tak otwarte, aż tak chętne do udzielania danych w internecie. Dużo częściej zwracają uwagę na to, komu, w jakiej sytuacji, jakich danych udzielają. No i tu, myślę, można. Wysnuć taki wniosek, że faktycznie wszyscy, nie tylko stasi, ale też młodzi, powinni zwrócić uwagę na to, że dana które raz podaliśmy w sieci, stamtąd nie znikają. Co więcej, mogą być ze sobą łączone, analizowane wspólnie, więc może się wydawać, że to, że w jednym miejscu napisaliśmy, ile mamy lat, w innym, co robimy robić, w trzecim, jak często robimy zakupy, mamy lokalizację w naszym smartfonie włączoną, bo jest nam tak wygodniej, chociażby zamówić taksówkę, czy oznaczyć się na Facebooku, nagle się okazuje, że te wszystkie dane zebrane razem, przetworzone przez firmę, są bogatym źródłem informacji, tych nie da się już wymazać, No i potem bardzo często internauci się dziwią, że dostają reklamy, ktoś do nich dzwoni, wysyła SMSy. No, faktycznie to wszystko trzeba ze sobą łączyć i warto mieć tylko świadomość.